Hej, tu Ola z L1 i zapraszam Was na kolejny odcinek sportowego wywiadu miesiąca. Dzisiaj znajdujemy się na basenie przy Leszczyńskiej 7, gdzie większość swojego dnia spędza mój kolejny gość, Oliwia Miller. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Jak wygląda Twój dzień? No więc, na początku wstaję. O godzinie 4:55 mam budzik. No, sobie ustawiam 5 minut drzemki, tak żebym się jeszcze tak doszła do siebie, po czym wstaję. No wiadomo, codzienne czynności, mycie zębów i w ogóle. No włosów nie czeszę, no bo oczywiście zaraz będę pływać. No potem śniadanko. No i muszę się tak wyrobić w 20 minut, pół godziny. No i później wyjeżdżam na basen. A ile lat już pływasz? No dosyć sporo. Tak 10, 11 może nawet, no. Trochę sporo. Ile masz łącznie medali? Oj, to trudno powiedzieć, no ale myślę, że tak koło 70, 60, może coś takiego. To nie są jakieś oczywiście jeszcze super osiągnięcia, bo dopiero do tych najważniejszych celów to jakby dopiero zmierzam. Moja droga się tak rozpoczyna dopiero, no ale te pierwsze takie to fajowe. A z tych pierwszych to który jest najważniejszy? Najważniejszy to chyba dyplom mam za zajęcie 6 miejsca na Mistrzostwach Polski na dystansie 100 metrów motylem. A jak wygląda Twój trening? Czy podobnie jak tam właśnie widzimy grupę pływającą, czy inaczej? No, na pewno podobnie, no bo jednak pływają, no nie, to się nie zmienia. No, ale trening wygląda tak, że mamy rozpisany trening na karteczce, no i trener po prostu nam go wyczytuje i skupia się, żeby rozwijać jakby to, co jest tam napisane, co tam umieścił, no i w jakimś danym czasie musimy przepłynąć jakiś dystans. No i tak to mniej więcej wygląda. A ciężko jest pogodzić taką ilość treningów ze szkołą? No jest, tym bardziej z liceum, bo w gimnazjum to jeszcze było jakoś zorganizowane, że mieliśmy jakby godziny w planie, tak, pływania. No a teraz no to jednak we własnym zakresie, no i nikt nie rozumie tego, że pływam w liceum, tak? To już jakby mój wymysł, no i trzeba sobie radzić. No nie jest łatwo, ale jednak no dla pasji to... No ja nie zrezygnuję. Właśnie, czy są takie dni, kiedy nie chce Ci się nic kompletnie, nie chce Ci się iść na trening i nie idziesz, czy jednak treningi są dla Ciebie priorytetem? No, przesilenia występują, nie powiem, no ale jednak ja mam w sobie coś takiego, że no nie potrafię odpuścić, bo myślę, że nie wiadomo, co się stanie, jakaś wielka katastrofa, no i niestety nie zawsze to jest dobre. No bo jednak czasem organizm musi odpocząć, no i potem się tworzą kontuzje. No ale no trzeba sobie radzić, tak? No ja nie odpuszczam przynajmniej. Wiem, że jutro jedziesz na Mistrzostwa Polski Seniorów do Szczecina. Jak będą wyglądały te zawody? No zawody trwają 4 dni. Są to przynajmniej dla mnie najdłuższe zawody, jakie miałam. Już zimą też byłam na Mistrzostwach Polski Seniorów. No i generalnie wygląda to tak, że rano się pływa eliminacje do finałów, a finały są wieczorem. No... Myślę, że właśnie tak to wygląda. Czy wiążesz swoją przyszłość z pływaniem? Chciałabym, na pewno chciałabym. Jeśli już myślę o studiach, no to też chcę uwzględnić możliwość pływania na studiach, bo oczywiście są takie uczelnie, gdzie można trenować. No jednak największe sukcesy są za granicą, tak Stany czy coś takiego. No ale myślę, że nie chciałabym wyjeżdżać na studia i zostać jakoś w Polsce, dlatego trzeba będzie się rozglądać za obiektami, studiami, które jakby oferują również to, że się pływa. Bo jednak pływanie troszkę ułatwia później i czasem nawet finansuje część studiów. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i życzę powodzenia na Mistrzostwach Polski, które rozpoczynają się jutro. Oliwia Miller i Ola Janiszewska, TVL1.